że będzie z Waszą, jakie piękne atrakcje, wspaniałe atrakcje. Mamy dzisiaj 10 sierpnia 2014 roku. No nie mogę tutaj wrzeszczeć, proszę Państwa, jak ci żebracy kaszlący. No jestem w autobusie, proszę Państwa, posłu zachodni. I już, proszę Państwa, po obejrzeniu wiadomości z TVN24 podjeżdżamy na naszą Pragę, wiedząc jednocześnie, że do Anglo-Ameryki Białystok prawosławna nie możemy tych marysieniek srebrnych zabierać, bo tam są prawosławni, tam są cerkwy, Preświataja Bogorodzica jest tam pożądana, Preświataja Bogorodzica, Spasjena, na tutaj w Warszawie. Tutaj nie ma żadnych prawosławnych, tutaj w Warszawie, nie ma żadnych hormonów, tutaj są plaże. W Polsce nazwisko pokazane w TVN24, uwiecznione, nie tylko ten stół z jabłkami polskim, ale plaża Mostojaczowski, Plaza Łazienkowska. We Wiśle się kąpią, śmierdząca woda, śmierdzące powietrze, brzeg, kłótnie i złudy diabła. Także widzicie Państwo. Ciekawe. Także jutrze na Witolim przyjeżdżamy. Przedrąbę ze Słańcem Syberyjskim. Także proszę Państwa, bardzo ciekawe to są miejsca i okolice dzieniące z tunelu, który na wolę prowadzi. Zagłazowali aż jeszcze tysięcy. To była też tajemnica piękna, że Żydzi nie chcieli, aby się świat o tym dowiedział. Bo to przecież oni te dotacje musieli mieć najwięcej pieniędzy od Unii Europejskiej do nas. Wskutek odszkodowania, proszę Państwa. A teraz te Żydówki stopiają do Janeczki. Witek mówi, one o tych studiach 3-4, żeby mieć. To po co? Żeby dotacje mieć. To my mamy już taką jedną oszustkę, Litkę, która nam truje i znowu przyjdzie pod koniec miesiąca sierpnia i będzie stała do drzwiami, proszę Państwa, nasze buty wąchała i głośno gadała, że na całą klatkę słychać. Hipochondryczny naród polski. I jedziemy do Ameryki. Pomyślałbyś, wyknął. Zadałem. To jest budynek w stylu Sopson, także to jest budynek zabytkowy. Światła. Mgnie. Kamera, sztuka, wszędzie, radio, tak jak FM Euro, Puncita, Extol. Zapraszamy, zapraszamy. Sztuka wszędzie.
że dzisiaj, proszę Państwa, Polska rozprawia na temat jedzenia większego, jedzenia jabłek, bo skoro Rosja nie chce przyjąć jabłek z katolickiej Warszawy, przecież tutaj grujec, przecież tutaj Boże, Szymon, tych jabłek pewno w katolickiej Warszawie. Myślę, że Rosja, gdy zajęła Krym, na tatę prawosławną część Krymu zabrała, prawda? I to prawosławie uznaje Rosja. Prawosławie Rosja kocha, a pozostawiła greko-katolicką Ukrainę, bo nie lubią papieża, tam przecież nie wpuścili papieża waszego. Kiedyś, pamiętasz? Sztuka wszędzie. No nie wpuścili waszego papieża, to po co te narysienki srebrne? Co? Także proszę Państwa, no jeszcze raz możemy kawałek pokazać tego tunelu, gdzie Niemcy gazowali. Jeszcze raz możemy pokazać tunelu, gdzie Niemcy gazowali. Kręcają w prawo i będą jechały na wolę. My będziemy zawracać w lewo, skręcać i jechać, proszę Pani. A to jakaś krowa, bo tam jest ten tunel, widzisz tu. Spółka wszędzie. Proszę popatrzeć się troszeczkę na wygwizdową. My po zagranicie wracamy na zachodni, ale już jedziemy w trasę łazienkowską na wygwizdową. No to całe wygwizdową. Przez te szybki to się trochę tak odbija, że jakoby tu jaśni, władzy jest przyjemne, jak w dębu burzyna. Razem trzeba chodzić, bo mogą napaść. Tu trzeba razem. Trzeba wiedzieć co i po co i kiedy i na co. Thank you.
że będzie mniejszy proces wyjścia, że ten wyjścia będzie przez 5 lat zaostrzony, tak niebieski, tak, studiował przez 5 lat wyjścia zaostrzony. Riviera. Zapraszamy Państwa serdecznie na studia biblijne. Możecie Państwo studia rozpocząć w każdym czasie, bo nie musicie Państwo chrztu przyjmować na początku. Nie musicie się denerwować. Jakoś ten adres użytkownika jakoś rozwiążemy, umieścimy. Proszę Państwa, 21 wiek, niż najwyższy czas, żeby te wizje Polaczki poznały. O. Nerwo. To jest radio trójka. Myślę, że kolegia jest, zapominajcie, że tu w lipcu był kongres światowy. Nie zapominajcie. Tam przebija kolegia, a to Babilon jest. Babilon. Na Torwar też Włoś się na studiach oświadczonego. Włoś. Te świeckie to nie dość, że jak okalit dupy potłuc, to pracy nawet nie rozdaniesz. Nie ma, nie ma przecież piszczącego, bo nie żyje. Nie ma Tadzia Kwiszczącego, nie ma. Już 21 wiek. Największej na świecie. Ciekawie. 310 w Polsce. Także proszę Państwa, Saska, region Saska. I proszę nie zapominać o naszej szkole. Bożena Rosska uczyła tutaj, proszę Państwa. Że Bóg to jest jasne. Proszę Państwa, dziady nie chcą Biblii czytać, nie chcą. Chcą dużo pieniędzy zarabiać, żeby siebie podtruwać papierosami, petami. No Janek Witek też strasznie dużo tych petów kopci. Ja mówię, słuchaj, musisz się odzwyczaić od petów, bo już bardzo dużo osób umarło i ty też masz raka prostaty. Także to ci nic nie da więcej zarabiać, nic nie da. Przestań pety. Kopci, koń, taka czarna wróciła się, nawet poszła taka dzika, żebraczka katolicka. Powiedziała, co? I tak te oślepia, tak jakoś, tak te spojrzenia, tak jakby Rumunką była, jakby
z innego kraju pochodziła jakoś tam. O, takie wiecie Państwo. To jeszcze ci, którzy w ręku Biblii wszyscy nigdy nie mieli. Tak dziko się zachowują, tak nie po szlachecku. Wczoraj jak przez Szwedzką jechałam, no bo dzisiaj to wiecie Państwo, Ochota, no to są wszędzie dziadule katolickie. Jak jechałam przez Szwedzką, to takie dwie szlachcianki spotkałam, proszę Państwa, od Świadków Jehowy. Jakie zadowolone, jakie miłe, jakie uśmiechnięte, jakie eleganckie i jakie ładne. I teraz Państwo zobaczą, tym dziadom jest łyso, bo oni tutaj tak, na francuskiej, na saskiej, to są takie regiony rzeczywiście były szlacheckie. To teraz Unia Europejska, tych wszystkich dziaduli, co chcą mieć, chcą być, to nie zrobiła, no bo teraz wiecie Państwo, teraz te tytuły, to trzeba do śmietnika powyrzucać. I one, te dziadule katolicy, wyrzucają tytuły do śmietnika. To strasznie wściekłe. Mamy tę szkołę, gdzie nasza koleżanka Bożena Rosa uczyła, że Bóg to ja. Także proszę Państwa, one i oni wszyscy muszą te tytuły do śmietnika powyrzucać, bo to jest jak okan dupy potwór. To jest zabytek, to jest niepotrzebne, Gombrowicza na śmietnik, Gombrowicza niepotrzebne. Także proszę Państwa, mieć i być, to tylko że być, tak? Nie, być to nie, być już nie. Także widzicie Państwo, wszelkie tytuły, proszę Państwa, na śmietnik katolicki, wszyscy wyznawcy, katolicy wyznawcy muszą powyrzucać do śmietnika. No, tylko jeszcze, żeby kimś tam być. No, szlachcianka się odezwała. Także wyznawcy papieża Matki Boskiej, Ostrobramskiej, Częstochowskiej, Rzymskiej, Łacińskiej, aby nie Krymskiej, właśnie zastanawiają się teraz, czy to być, czy to mieć. No bo teraz mieć to trzeba, wiecie Państwo, te grosze, bo pomimo, że to staniało, jabłka taniej, proszę Państwa, że prawosławni nie chcą od katolików jabłek, no to co z tego, że i tak wszystko jest drogie. Także te grosze. No ale te tytuły, wiecie Państwo, że ta Unia Europejska mówi, że wy jesteście nikim, że wy jesteście niczym, że o Kant potłuc te wasze tytuły, docent, doktor habilitowany i magister, i doktor, i to, i tamta. Jest jako Kant dupy potłuc, że to jest niepotrzebne, no ale przynajmniej, żebyśmy wiedzieli, z kim mamy do czynienia. Musicie się uczyć. Ale zapraszamy Państwa na studia biblijne przede wszystkim tutaj, w tej szkole. Są studia prowadzone przez Świadków Jehowy biblijne. Zastanów się, co to są te studia biblijne i przyjdź. No bo wasz papież uwielbiał Stefanki. Tutaj Świadków Jehowy nie ma. Skoro mówimy o papieżu, skoro o papieża chodzi, proszę Państwa. Proszę te nerwy w konserwy i na eksport. Proszę nie wrzeszczeć, nie, żeby żebracy wasi katolicy nie kaszleli, nie chrumczeli, nie breszeli, nie zachowywali się tak hipochondrycznie, tak nerwowo. No bo to od razu widać, że jesteście jako służby szatana. Liczne służby diabelskie. Liczne służby szatana. To teraz na to tak wyszło. I to nie to, że to są przez Żydów robione jakieś tam zabiegi, tylko po prostu, no, że tak wyszło. Tak wyszło, że Jezus Chrystus mówił, że dobre drzewo rodzi dobre owoce, wydaje, a złe drzewo złe owoce. No to skoro jest ta nerwowość, te takie baranie oczy, żebracze, hipochondria, no to znaczy, że to wszystko pochodzi ze złego drzewa. No i teraz, proszę Państwa, wszystko jest podważane. To, co zrodziło się, co powstało, co z pogaństwa zostało przejęte przez te 2000 lat. No teraz bardzo pięknie mówią o tej duszy nieśmiertelnej, czy ona jest, o tej Trójcy, czy ona jest, czy ten Jezus w ogóle Bogiem jest, czy ta Maryja to też już jest Bogiem, no bo jak oni nie mieli wina, no to ona mówi do Jezusa, słuchaj, oni wina nie mają. A Jezus powiedział do Marii, no czego chcesz, niewiasto? Jeszcze nie nadeszła godzina Ojca mojego, który jest w niebie. Czyli, że Jezus skrytykował Marię, no bo ona
w ogóle na początku nie rozumiała, o co w ogóle Jezusowi chodzi. A Jezus Chrystus powiedział, że będzie zabity. I nawet uczniowie nie mogli sobie tego wyobrazić, bo chcieli, żeby Jezus walczył, żeby Palestyna nie była wydana. No i po prostu jakimś poganom, żeby obronić, żeby nie była poddana, żeby to nie było tak, że Rzymowi służą. No. Także, proszę Państwa, dużo rzeczy teraz trzeba było zrozumieć, ale tu przez Russella, przez Radeforda, to do Polski dotarło w roku 905. Misjonarze przyjechali od Świadków Jehowy i Was wszystkich, którzy lubicie Stefanki z Waszym papieżem, no, jest zaproszenie do Was, żebyście tutaj przychodzili do tej szkoły, do sali Królestwa Świadków Jehowy. No tutaj z tej szkoły pochodzą też wykłady Józefiny Kądzieli, macie to w internecie, zapraszamy.